Kierunek Playa Teresitas. Jedziemy do stolicy. I jedziemy do stolicy takim samochodowozem. Kia Picanto. Zobaczymy, jak się sprawdzi w trasie. No więc jedziemy sobie Kią Picante, czy Picanto. No i w tym momencie dziękuję Bogu, że nie muszę nią jeździć na co dzień. Bo to oznaczenie, że deptasz jej podłogę całkowitą i tam nic nie ma już, nic. To jest tak, jakby cię ta stówka przygniotła i już kurwa nawet pół centymetra nie pójdzie. To tak jest tutaj z nią, nie? Jedziemy na drodze szybkiego ruchu, dozwolone 120. No i jak jedziemy 120, to w miarę idzie. Wiadomo, że jakbyśmy go żyłowali, to by też poszedł szybciej, ale... Znaczy, poszedłby pewnie i ze 180, jakbyśmy go rozbujali z jakiejś dużej górki tutaj, których nie brakuje. No ale cieszę się, że jedziemy po prostu nim tylko jeden dzień. Ogólnie z wypożyczeniem samochodu zapłaciliśmy 30 euro. Samochód jest kurwa wyobijany cały, więc koleś nawet tego nie sprawdza. Full insurance, okej. Nic, ja i tak sobie nagrałem filmik. Pamiętajcie, że jak pożyczacie samochód, to zawsze warto sobie nagrać filmik albo z gościem pogadać, jest tu jakaś rysa, żeby wam później nie powiedzieli, że nie ma. Tutaj w tym, co my braliśmy, akurat było pełne ubezpieczenie, więc oni mają na to wyjebane. Generalnie samochód jest jaki jest. Pytam się, dajecie cały, oddajemy cały? On mówi, nie, jest tak gdzieś w połowie może. Ile wlejecie, to w sumie będzie ok. Ile wy wyjeździcie w jeden dzień? Mówi, może z 10 euro. Więc gościu w ogóle nic nie sprawdzał. A jedziemy teraz do Santa Cruz de Tenerife. To jest stolica, ponad 200 tysięcy mieszkańców, a my jedziemy na plażę, która się nazywa Playa de las Teresitas, czy Teresita. Jest to plaża sztuczna, na którą przywieziono piach z afrykańskiego kontynentu. Żeby, no bo tutaj wszystkie plaże występujące, jak wiecie, są czarne, więc jedziemy to zbadać. Jedyny minus, jak pożyczacie samochód, jest taki, że no nie możecie się dnia poprzedniego mocno opić, ale tutaj jest do 0,5 jest chyba akceptowalne jeżdżenie autem. Nie chcemy tego sprawdzać oczywiście. No ale wyobraźcie sobie sytuację, że my zazwyczaj jeździmy na All Inclusive jakiś czas z tego względu, że no jest to wygodne po prostu. Nie chce nam się bukować lotów, tych wszystkich Airbnb, bo nie jedziemy do Stanów, czy nie jedziemy na 10-dniową wycieczkę Sri Lanka, albo jakaś Malezja, inne tematy, tylko po prostu wsiadamy do samolotu, wsiadamy sobie z biura, nawet teraz byliśmy na wycieczce z biura, organizowanej z biura, bo byliśmy, nie wiem, cyknięci, chcemy się napić na wycieczce i jest ok. Ale wyobraźcie sobie, że jedziecie, nie wiem, w 3-4 osoby, wypożyczacie taki samochód nawet na tydzień, i praktycznie to są koszta naprawdę zerowe za to, co można dzięki temu mieć. Na miejsce i przed chwilą upadł mi aparat na obiektyw, na beton, ale mam nadzieję, że działa i że nic się z nim nie stało. Mam nadzieję, że jest twardzielem. Przyjechaliśmy na plażę i muszę przyznać, że robi wrażenie niesamowite, a samo miejsce to Santa Cruz de Tenerife jest naprawdę piękne. Trochę wygląda jak San Andreas. Jest w ogóle taka miejscowość, która nazywa się San Andres. Ale później będziemy w mieście, to wam troszkę przygramy. Fajnie świeci. Afrykański piasek i polska noga bez skarpety. Woda jest kurwa czysta taka. No, na samym starcie stwierdzam już, że warto było tu przyjechać, mimo że jesteśmy tu raptem pół godziny. Jeszcze tak po polsku nie było, to dwa leżaki z parasolką wynajęliśmy. 9 euro. Kijanka odstawiona, można powiedzieć, w górach. Podjechaliśmy od drugiej strony tej plaży. Ja w ogóle ją całą przeszedłem dwa razy i powiem wam, że kurde, no jest to duża plaża. Trochę się nachodziłem, dlatego teraz podjechaliśmy samochodem i zaraz wam pokażę, jakie fajne miejsce wypatrzyłem, jak sobie spacerowałem. Czasem się mówi, że czyjaś natura wychodzi taka prawdziwa, że ktoś jest rudy, to moja prawdziwa natura, jak trochę popływam i jest taka wilgotność powietrza, albo no po prostu mam dłuższe włosy, trochę to jestem loczek, więc taka moja natura, chudy loczek. Widokowym, zajebistym widokiem na ocean. Widokowy,
powiem wam, że wjazd był no, dosyć ciekawy, ale no, myślę, że widok jest jeszcze ciekawszy. Jakieś pytania się pojawiają, czy brak? Sobie jedziemy, po takich krętych dróżkach sobie jedziemy. Może tak na wideo tego nie widać, ale no, nie ma tu zbyt dużo miejsca. A zobaczcie, teraz dwa samochody się mijają. I tak w sumie tak ja taka sprytna się tutaj wydaje. Patrzcie teraz jakie widoki, nie? Jak wjeżdżaliśmy to chyba było trochę lepiej, co? No, a teraz jedziemy do centrum miasta, trochę zobaczyć co tam ciekawego i wracamy 40 km do siebie, do Puerto de la Cruz. Napotkaliśmy placyk do street workoutu. Tam jest lekki do jakichś różnych akrobacji na rolkach i tak dalej. Street park. No spoko, fajna miejscówka, bo palemki dookoła, tam od razu ocean, także fajnie. No i przyznajcie, że widok też nie gubi. Po tej dzisiejszej wycieczce do Santa Cruz byliśmy chwilę na basenie u nas w hotelu. Zjedliśmy sobie jakąś pizzę, a teraz podjechaliśmy do plaży, która się nazywa Plaża Ogród i nazywa się tak z tego powodu, że jest tu zlokalizowane dużo różnych rodzajów krzaczków i właśnie idziemy sobie to obczaić, bo składa się tak. Zaparkowaliśmy samochód tak, że możemy zobaczyć kilka koło siebie przejść wzdłużkę, więc na pewno to zrobimy. Jest godzina 19, 27 stopni. Kurwa, pięknie. Najlepsze jest to, że jest naprawdę jeszcze bardzo ładna pogoda. Za chwilę będzie zachód słońca, a zobaczcie tam. Fenomenalnie widać Teide. Sam szczyt 3718 metrów. No i właśnie cały wulkan widać cały czas z tego Puerto de la Cruz. Tylko w sytuacji, jak jest przejrzystość nieba. Dobra, dzisiaj było maksymalnie 30% zachmurzenia. Zobaczcie, że teraz prawie chmurki żadnej nie ma. Także wulkan jest bardzo dobrze widoczny. Jutro też ma być taka pogoda, więc jutro idziemy sobie na Lago Martianes, czyli na taki jakby kompleks basenów, który zrobił artysta. Doczytam jutro. To de la Cruz. Często możecie spotkać czerwoną flagę, taką jak tutaj, która oznacza, że niestety nie można się kąpać w oceanie z powodu pewnie zbyt silnych fal. Jakby surferzy mają na to chyba przyzwolenie, że mogą sobie wchodzić do oceanu, no bo jakby korzystają z tej pogody. A oczywiście dla takich normalnych ludzi jest to zabronione, można się troszkę tak tylko poplumkać, aczkolwiek czasem tutaj akurat widzę, że bardzo nie ma dzisiaj fal, więc dziwię się, że nie można wchodzić, ale jak byliśmy przedwczoraj na Playa de Martinez, czy Playa Martianes, sorry, jak źle wymawiam te nazwy, to rzeczywiście było mocna cofka była i mogłoby kogoś wciągnąć. O, tutaj są troszkę większe fale. No przyznajcie, zajebiście to wygląda, co? Muszę się przyznać, że niestety próbowałem, walczyłem, chciałem pobrać aplikację do robienia timelapsów. Chciałem zrobić taki, wiecie, fajny timelapse, jak się robi zachód słońca, czy tam wschód, jak jakieś tam fajne miejsca będą i tak dalej, no ale niestety nie mogłem się połączyć ze swoim kontem Sony i próbowałem to zrobić na 10 sposobów i chyba jedynym słusznym, który mógłbym zrobić teraz, to jest podłączyć kamerę pod laptop i stamtąd przez ten Play Memories Online wykupić sobie ten timelapse. Jest to mega łatwa sprawa, to jest coś jak Netflix, wpisujecie dane karty kredytowej, pobiera wam kasę i tyle, a ja tego nie mogę zrobić, bo jakoś się nie mogę z tym połączyć, więc no nie mam tego. Wiecie co to jest kontrast? Białe kiksy na czarnym piachu wulkanicznym.
Ale powiem wam, że mimo wszystko trochę jestem zniesmaczony, bo tyle za wakacje zapłacić i kurwa piasek brudny. Napisali, że tak ładnie, no ale no nie zawsze się trafi, tak? Pożyczaliśmy ten samochód, to goście nam mówił, że tam full insurance i tak dalej. Chała babka teraz jak zapierdoliła lusterkiem swoim w inny samochód, no to jest lekko uszkodzone jej czyjeś. No ale oczywiście odjechała, więc ktoś miał pecha. Dla osób, które naprawdę bardzo lubią słońce, polecamy jakieś południowe miejscówki, ale szczerze nie żałujemy, że jesteśmy na północy wyspy, czyli w Puerto de la Cruz, bo to miejsce oferuje bardzo dużo różnych ciekawych atrakcji, ciekawych miejsc, dużo plaż, które są bardzo ciekawe, bardzo ładne. Wszystkie są, nazwijmy to, oryginalne, bo mają czarny piasek, ten wulkaniczny. Wszystkie sztuczne, tak jak mówiłem, są. Wszystkie piaszczyste są to plaże sztuczne, gdzie z Afryki przywożono piach. Ale mimo, że mieszkamy w hotelu, mamy all inclusive, to nie jesteśmy przywiązani do hotelu, bo byliśmy i na wulkanie, byliśmy i w Loro Parku. Pozwiedzaliśmy sobie kilka różnych plaż, więc jakby fajne jest to, że przyjeżdżając do takiego ciekawego miejsca, macie możliwość w kilka dni przeeksplorować, zobaczyć sobie naprawdę trochę wyspy, zobaczyć kilka okolicznych miasteczek. Na przykład samo Santa Cruz de Tenerife ma 222 tysiące mieszkańców, czyli jest, ma tyle samo mieszkańców, co moje Kielce, w których się wychowywałem. I powiem wam, że zgoła odmienne miejsca. Myślę, że jakbym się wychowywał w takim 200-tysięcznym miasteczku, to mógłbym zupełnie robić coś innego w życiu, więc no fajnie to zobaczyć, tym bardziej, że mówię, każde miejsce jest tutaj naprawdę inne. Tam toczy się normalne życie, tutaj widać, że jest trochę bardziej turystycznie. Tam niby też, ale tylko w określonych miejscach. W niektórych miejscach w ogóle nie ma turystyki, mimo że to 75% PKB tutaj na Teneryfie to jest turystyka, więc naprawdę ja osobiście bardzo polecam. Kolejna z różnic między Polską, nawet polskimi wakacjami, a tutaj Teneryfą, jest taka, że jest już grubo po zachodzie słońca i na niebie jest naprawdę jeszcze jaśniutko. Zobaczcie, jaka dzisiaj jest przejrzystość. Pewnie to zależy od tutaj akurat, pewnie zależy to od zachmurzenia. Jak to zachmurzenie jest niewielkie, tak jak dzisiaj, to naprawdę, no całą noc jest praktycznie takie niebo, więc jest jaśniutko, nie ma depresji, nie to co w Polsce jesienią i zimą. No, dzisiaj się żegnamy z Puerto de la Cruz. Musimy przyznać, że pogoda jest niesamowita. Było po 33 stopnie. Czeka nas teraz trasa godzinna na lotnisko, później 5-godzinny lot, później godzinna podróż do Krakowa, więc prawdopodobnie będziemy o 1:00 dopiero w domu. Popatrzcie na mój spalony nos. Tak w ogóle wczoraj byliśmy na miejscówce, która się nazywa Lago Martianes. To jest kompleks takich sztucznych basenów. Widzicie, o teraz stąd 5,5 euro wejściówka, leżaki w cenie, parasol za jakieś 2 euro. Naprawdę bardzo fajnie. Ogólnie chyba zrobię jakieś podsumowanie z tych wakacji, bo naprawdę było super. No to papa. Pa.